A z tej strony Neutrala to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym paladynie na EU1. Nie bez powodu, dlatego że dokładnie 3 dni temu EU1 obchodziło rok. No i ten paladyn obchodził rok, dlatego standardowo jak zawsze pokażę wam, jak ta postać wygląda po równym roku gry. No może nie równym, bo mówię 3 dni temu, natomiast mniej więcej. No i jak generalnie serwer wygląda po roku gry. Jest to pierwszy serwer europejski, duży hype był na niego, dużo mocnych osób tutaj wystartowało. No i zaraz sobie przejdziemy do takiego podsumowania, do pokazania, jak to wszystko się prezentuje. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i piszcie, czy wygracie na EU1, jeżeli tak, to jaki macie level, jaką klasą tutaj gracie, no i co sądzicie o tym serwerze, dlatego że tak jak powiedziałem, minął rok, 3 dni temu minął rok tego serwerka. My tutaj gramy paladynem, który no osobiście mi się bardzo podoba, nie dlatego że jest jakiś tam super w PvP, jakiś tam bardzo dobry w lochach, bo w lochach jest akurat bardzo cienki, ale po prostu bardzo mi się podoba to połączenie itemków, Magusia, tutaj ta broń wojownika, tutaj mamy tego demona, więc w sensie mój awatar demona, strasznie to wszystko ładnie wygląda, ten fireball, kolor tego fireballa też ładnie tutaj się zgrywa, no i ogólnie paladyn jest taki po prostu stabilny, nie jest jakoś bardzo podatny na RNG, ma dużo HP, tak jak wojownik zresztą, generalnie mówię, jest całkiem niezły. No i po prostu mi się osobiście dobrze nim gra. Stopuję tutaj lochy bodajże od 360 levela, jeżeli się nie mylę. Także już 65, tak? 65 leveli dokładnie wbiłem sobie bez klikania żadnych lochów, bez robienia niczego, tylko po prostu samą awką i codziennymi czynnościami. Ładny level okrągły, 425. Także fajnie to po tym roku się prezentuje. Dobrze, najpierw wam przelecę na szybko postać, jak to tu wygląda, jak mówię, jaką tam mamy aurę i generalnie wszystko, co dotyczy postaci. A potem pokażę wam taki arkusz, który został zrobiony przez Dexona. Przez Dexona, czyli lidera top 1 gildii tego serwera. Już wam tutaj pokazuję, dokładnie. Mamy bardzo fajne takie podsumowanie w Excelu wszystkich graczy, najlepszych oczywiście, topowych. No i mamy, jak widzicie, top 50 bazowych statystyk. Mamy tutaj dalej top 50 ogólnie statystyk. No jest to bardzo fajnie zrobione, bardzo fajnie podsumowane. Oczywiście mówię, Dexona zapytałem, czy mogę tego użyć do filmu, pozwolił mi, więc w sumie to sam mi to wysłał, więc tutaj zaraz na sam koniec filmu do tego przejdziemy, jako takie podsumowanie ogólne serwera. Dexon, tak jak mówię, lider gildii PN Capitis, tutaj go możemy zobaczyć, on sobie tutaj gra druidem na tym serwerze również, no i też bardzo dobrze mu idzie. Dobrze, lecimy, jak to się prezentuje na tym naszym paladynie po roku. Przede wszystkim aura 31, więc no można powiedzieć, że połowa, tak naprawdę połowa za nami. Niecała połowa, no bo maksymalna aura to jest 66, no ale powiedzmy, że połowa aury, połowa poziomu aury, ale to nie jest nic istotnego. Tutaj nic ciekawego, zarządca areny oczywiście skończony już dawno temu, wiadomo jak to wygląda. Jeżeli chodzi o surowce do kowala, no to mamy 3 miliony, przepraszam 800 tysięcy metalu, no i 4 miliony kryształu, więc no tego kryształu wiadomo, teraz sobie odkładam. Ja tutaj mam itemki tylko razy 10 ulepszone, bo czekam na koniec stopowania lochów i po prostu potem te itemy ulepszę jakoś mocniej, tak jak to zawsze ma miejsce, razy 17, może razy 18, może nawet lepiej. Zobaczymy, ile uda nam się tego kryształu zbierać. Na przykład na takim wojowniku, na którym niebawem kończę stopowanie lochów, tego kryształu mam prawie 8 milionów. Także widzicie, troszkę tego się uzbierało. No a tutaj, no mówię, jeszcze dużo, dużo leveli przed nami, dużo zbierania tego kryształu przed nami, więc też może około 8 milionów udałoby nam się uzbierać. Tak czy inaczej mówię, itemków nie ulepszam, tutaj na pachołkach też itemów nie wymieniam nawet póki co, tylko zostawiam stare, bo nie ma potrzeby. Jak będę miał jakiś poziom bliższy końca stopowania, to wtedy może sobie, w sensie no, wtedy na pewno zacznę sobie wymieniać te itemy i na pachołkach, i tutaj u siebie, wiadomo, ulepszać je i tak dalej, i tak dalej. Na razie jest jak jest. Odnośnie jeszcze tego paladyna, kiedy planuję skończyć stopowanie lochów na tym paladynie? Szczerze mówiąc nie wiem, zacząłem dość wcześnie, bo na poziomie, mówię, jeżeli dobrze pamiętam, 360, tak for fun dla testu, albo 365, coś takiego, musiałbym zobaczyć na filmie, w każdym razie w tych okolicach, for fun, żeby sprawdzić, jak takie wczesne stopowanie się sprawdzi. No i teraz tak,
Do kiedy ja tu będę chciał stopować? Szczerze mówiąc, nie wiem. Coraz bardziej myślę o takim dłuższym stopowaniu, o takim, powiedzmy, do jakiegoś levela 500 albo coś koło tego, nawet może dłużej. Natomiast na pewno coś takiego zrobię na łowcy demonów, czyli na W60, coś takiego zrobię na zwiadowcy na EU5, a na tym paladynie chyba polecimy standardowo, może do jakiegoś poziomu 470, może do jakiegoś 480, potem klikniemy lochy i zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. Więc tutaj chyba aż tak długo nie będę stopował, tylko mniej więcej standardowo, tak jak dotychczas na innych postaciach, więc tu jeszcze taka informacja dla was. Dobra, jakie tutaj w ogóle... No to widzieliście tego kowala. Natomiast w ogóle postać, jak ona się tutaj prezentuje, jeżeli chodzi o jakieś statystyki i tak dalej. No to tak, 10 koła siły wczoraj zostało wbite na streamku, jak robiliśmy tutaj awkę. Więc mamy ponad 10 koła siły, jeżeli chodzi o podstawy. No i mamy 6 koła HP. Ja teraz to HP zostawiam na tym poziomie 6000. No i lecę tylko i wyłącznie siłę aż do końca stopowania lochów, żeby tej głównej statystyki mieć o wiele więcej. Boczki mam po około 1600, szczęście też niecałe 1600. Tego już oczywiście nie dodaje. Co więcej, jeżeli chodzi o osiągnięcia, no to tak to się prezentuje. Tutaj nie mamy oczywiście poziomu 500. Tu jeszcze nie mamy wszystkich pupili, co ciekawe, mimo że już minął rok. Brakuje nam rybogi. Brakuje nam rybogi z walentynek, czyli za miesiąc ponad tą rybogę sobie znajdziemy. No i już będziemy mieć wszystkie oczywiście pupile. No i tu wiadomo, jakieś tam no takie rzeczy, powiedzmy, bardziej late game'owe, ewentualnie dotyczące jakichś lochów, czego ja na ten moment nie mogę zrobić, bo te lochy stopuję. Rozumiecie, jak to wygląda, ale tu na szybko osiągnięcia również wam pokażę. Sami możecie sobie zobaczyć, czego mi dokładnie brakuje. Dobrze, lecimy dalej. Teraz tak, jeżeli chodzi o jakieś inne rzeczy, no to wiadomo, no potki mamy prawie na rok, powiedzmy, nieśmiertelkę nawet na 2 lata prawie, 7000 klepsydr, będę musiał na jakimś evencie klepsydr to pokupować, żeby sobie znowu zrobić jakiś większy zapas. No ale dobrze, lecimy dalej. Gabinet magii, nic ciekawego, oczywiście wiadomo, wiedźma wszystkie czary już ma od dawna. Pupilki, no to jak widzicie, mam po około 1300-1400 jedzonek, także no póki co zrobiony, można powiedzieć, w każdym żywiole jeden pasek na dole, w sensie jeden pasek pupili nakarmiony na poziom 200, na poziomy 200, więc tak to wszystko się prezentuje. Tu ogień mamy tak trochę w cały świat, niedawno dopiero rokitka złapałem, karmię go teraz, tą rybogę jeszcze będę musiał złapać, więc no powiedzmy ogień troszeczkę kuleje, no a woda wygląda tak, także pupilki powolutku się rozbijają. Lożki, co ja tutaj mam do ubicia, jeżeli chodzi o lochy? No to tak, no praktycznie jeżeli ktoś śledził playlistę z Paladyna, to wie, dlatego że oczywiście od tamtej pory nic więcej nie ruszałem. Jeżeli chodzi o strefę światła, to takie lochy mam do ubicia, tu niżej mam wszystko pozamykane. Jeżeli chodzi o strefę mroku, no to mam swoje lustrzane odbicie, mam tutaj dom strachu, jestem 6 na 10, no i tak naprawdę troszeczkę jeszcze Esterosu ruszyłem, jestem 3 na 10, ale generalnie większość lochów w strefie mroku, tych takich, powiedzmy, bardziej late game'owych, mam zostawionych na kliknięcie później. Na Tornadzie jestem 4, 8, 7, jak widzicie, więc też no praktycznie no, z samego Tornada ponad 10 leveli nam wpadnie. Karuzela z idolami 3 na 21, no i portal oczywiście oraz wieża ukończone. Dobra, lecimy dalej. Kopalnia złota 25, teraz nam się buduje 26, cała reszta budynków pod ziemią ulepszona na maksa. Tu jakby logiczne, myślę, że nikogo to nie dziwi. No i jeżeli chodzi o twierdzę, no to mamy tak, skarbiec na poziomie 19, akademia oczywiście 20, twierdza 20, no i teraz lecę kopalnię klejnotów, buduje mi się na poziom 40. Wypada ten skarbiec trochę podbić jeszcze przed stopowaniem, ale mamy naprawdę dużo czasu, zanim to stopowanie skończymy, więc ten skarbiec na pewno w międzyczasie podbije. Na razie skupiam się na kopalni klejnotów. No i tyle. I tak naprawdę tyle mam surek, jak widzicie. Dusz akurat nie mam w ogóle, więc dusze tago wyglądają, ale no tak to po prostu się prezentuje. Dobrze, teraz gildyjka. Azylum, ciągle jestem w Azylum od pierwszego dnia serwera tak naprawdę. Azylum miało swoje lepsze, gorsze momenty. Nawet byliśmy na top 4 chyba swego czasu. Natomiast teraz jesteśmy na top 2. Teraz jesteśmy na top 2, także całkiem nieźle. Tutaj poena, totalna dominacja, średni poziom 4-2-3. My mamy 418, no ale wiadomo, to już jest etap stopowania lochów. Tak czy inaczej, poena totalnie zdominowała. Mamy tutaj pierwsza gildia ze średnim poziomem 300 na EU1, pierwsza gildia ze średnim poziomem 400 na EU1, pierwsza gildia, która ukończyła portal gildyjny.
EU1 oczywiście, no i pierwsza gildia, która zdobywa 1000 rycerzy również na EU1. Tak samo jeżeli chodzi o Hellevatory, no to wszystkie cztery, które były na tym serwerze, Poena wygrała. Więc Poena tutaj zdecydowana dominacja tego serwera, my jesteśmy na top 2, no i jeszcze jakieś inne gildie. Tak generalnie ranking gildyjny się prezentuje, nie będziemy tutaj się jakoś bardzo napinać. Jeżeli chodzi o Hydrę, to mamy ośmiogłową, no i tyle, nie? Gildyjka mówię, ja tutaj jestem tylko członkiem, jakoś bardzo się nie interesuję, to wszystko się dzieje w tle samo. Jeżeli chodzi o gildię bez mojego udziału, no ale tak po prostu gildyjka się prezentuje. Dobrze, czy coś wam jeszcze mam do pokazania? Chyba nie. Jeżeli oczywiście macie jakieś pytania odnośnie tego paladyna, to pytajcie śmiało w komentarzu, chętnie wam odpowiem. No a ja tutaj mówię, wszystkie zakładki powolutku sobie przelatuję. Dobrze, jeżeli chodzi o graczy, no to tak się prezentuje ranking, zanim przejdziemy do tego podsumowania ogólnego od Dexona. Tak się prezentuje ranking na ten moment, no ale mówię, ranking jest dynamiczny, zmienia się często, no ale tak czy inaczej najwyższy level w tym momencie ma Irek z Imperium. Irek w ogóle widz, jeżeli ogląda, to pozdrawiam, często wpada na streamki. Tak czy inaczej Irek ma najwyższy level na właśnie tym EU1, jest to Berserk 442 level, natomiast no pamiętajmy, że tutaj większość topowych graczy stopuje lochy, więc nie ma co się dziwić. Irek najzwyczajniej w świecie wygląda na to, że nie stopuje. W każdym razie tak się prezentuje top 31. Gildyjki wam pokazałem przed chwilą, twierdzę niezbyt istotne. Pupilki, no co niektórzy już mają 100, ale podejrzewam, że tą rybogę złapali po prostu no pewnie tego, z tego eventu wielkanocnego, co tam można jajka zdobyć. Także no, niektórzy już mają 100, ale większość ma 99, tu niektórzy nawet 98. No i podziemia również niezbyt istotne, również tutaj powiedzmy, no nie jest to jakiś giga ciekawy ranking. No i tyle, i tak naprawdę tyle, powoli ten paladyn się rozwija. Jak widzicie, ustawiłem sobie tutaj secik itemków, który mi się bardzo podoba, razem z tą brońką, z tym czerwonym awatarem demona. Wszystko się pięknie komponuje, pięknie się komponuje fireball, no mi się paladyn osobiście bardzo podoba. Mi się paladyn bardzo podoba, ja jestem taki, że mi się postać podoba wtedy, kiedy ma ładne itemy, kiedy mi pasuje do awatara. Niestety tak już jest, ja zwracam uwagę na takie rzeczy jak wygląd postaci. Także no, tutaj paladyn jedna z moich ulubionych na ten moment postaci, na który gram, pomijając oczywiście Magusia i Nekromantę. Dobrze, lecimy do podsumowania od Dexona, już wam tutaj pokazuję cyk. No i co my tutaj mamy ciekawego? Wszystko jest napisane, mówię, bardzo dziękuję Dexonowi za podesłanie mi tego. Podesłał mi, żebym sobie sprawdził, ja się dopytałem, czy mogę użyć w filmie, powiedział, że nie ma problemu. Dexon swoją drogą bardzo w porządku osoba. Tak czy inaczej mamy tutaj zeskanowanych graczy i są to gracze z Poeny, Capitis, Zazylum, Zever Peace, czyli z top 3, top 3 gildii na tym serwerze, no i top 250. Top 15 tysięcy zeskanowane przez Basiego jeden dzień wcześniej. Tak to ogólnie wygląda, tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o skany. No i mamy top 50 bazowe statystyki. Największe bazowe statystyki w sumie mam Seven, który ma 24 770 bazowych statystyk. Ja swoją drogą jestem strasznie do tyłu, jestem niesamowicie do tyłu, dlatego że tutaj Dexon mi pisał, który jestem 102. Jestem 102 w podstawach na tym serwerze, także no bardzo słabo. Ja zawsze gdzieś w early game tych podstaw dużo gubię, zawsze muszę to potem nadrabiać po stopowaniu lochów, zawsze to jakoś mi słabo wychodzi. No ale tutaj w tym top 50 mojej postaci nie uświadczycie, dlatego że mówię, jestem 102. Może na to ma wpływ to, że po prostu teraz się skupiam głównie na expie, ciągle lecę pod expa, to jest mój taki główny fokus, na tego golda jeszcze przyjdzie czas, nie wiem, albo po prostu jakieś błędy popełniam mniejsze, przez co te podstawy gubię. No i też oczywiście nie farmię legendarnego lochu pod golda, tutaj dużo osób z topki farmi ten legendarny loch właśnie pod golda. Ja tu w ogóle mam prawie 16 tysięcy tych podstaw w sumie. Farmi ten legendarny loch pod golda, no i no dość mocno to zaburza właśnie ten ranking. No ale jest jak jest. Tak czy inaczej widzimy tutaj top 50 bazowych statystyk. Ja sobie to powoli będę przewijał. Natomiast wy możecie oczywiście zatrzymać, jeżeli was to jakoś bardziej interesuje, i sobie na spokojnie przeanalizować. Teraz, a może ktoś, w sumie to nie wiem, Dexon raczej to udostępniał publicznie z tego co pamiętam, więc jak ktoś będzie chciał, to mu podeślę link do tego arkusza i sam sobie go odpali i przejrzy. Jeżeli chodzi o top 50 ogólnie statystyk, no to mamy po raz kolejny Sevena, 121,5 tysiąca ogólnie statystyk. Drugi jest Vendetta, 110 tysięcy, Dreamscape, no to generalnie bardzo mocno się to pokrywa z top 50 podstaw, no nie? Te same osoby są właśnie w topce. Tak czy inaczej,
Tutaj już jesteśmy, zobaczcie. No my mamy dość mocne gemy, więc tutaj już jesteśmy. Ogólnie mamy 94,5 tysiąca statystyk, więc tutaj na top, o Jezu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 na 2, na 3, na 4, na 5, na 6, na 17. Top 17, jeżeli chodzi o EU1 w ogólnie, ogólnie w statystykach. Dobra, lecimy powolutku dalej, żebyście również sobie mogli tutaj zatrzymać. No i teraz mamy top 50 ogólnych statystyk PvP. No i tu jest wiadomo, all versus all, czyli generalnie najsilniejsza postać na tym serwerze. No i wiadomo, wygrywa Seven, na drugim miejscu jest Vendetta, Dreamscape, Leadkill. No tak się to PvP prezentuje. Ja jestem dopiero na pozycji 19, jeżeli dobrze widzę. Ja mam w ogóle wtyczkę włączoną, która mi strony zamienia z białych na czarne i dlatego to chyba tak niedokładnie wszystko widać, ale mniej więcej widać, nie będę wyłączał. Tak czy inaczej, no my jesteśmy, jeżeli chodzi o PvP na tym serwerze, na pozycji 19. I tutaj również lecimy sobie niżej, niżej i powolutku możecie sobie prześledzić. No i teraz tak, top 60 kopalni gemów, wszyscy mają kopalnie 25+, no i jak widzimy, tak to się prezentuje. No tutaj mamy w ogóle 3 osoby, które mają kopalnie gemów na poziomie 100, tutaj między innymi Seven, nie ma co się dziwić, że jest taki mocny w PvP, jak ma gemy z setnej kopalni. No i dalej mamy Alman Rossi 57, Vendetta 55, Dreamscape 55, tutaj Dexon 44, z tego co widzę, Gravzachl, w ogóle nawet nie wiedziałem, że on gra jeszcze. A gdzie my jesteśmy? My jesteśmy tu, mamy 39. Oj, w ogóle zobaczcie jak ten skarbiec, nie? Tu sporo osób ma już 45, a my mamy dopiero 19. No u nas ten skarbiec dość mocno niestety kuleje, będzie trzeba nad tym popracować. Tak czy inaczej, tak się prezentuje twierdza u topowych graczy, nie? U topowych graczy serwera EU1. Dobra, lecimy sobie w dół. No i mamy top 50 level. Najwyższy level Irek, tak jak już wam powiedziałem. Mamy Dark Lorda, mamy Flurizona, no i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie mówię, raczej te osoby za bardzo lochów nie stopują, dlatego też najwyższe levele posiadają. Tu w ogóle jakieś śmieszne ikonki tych klas. Zobaczcie, jaki śmieszny berserk. No ale to jakbym wyłączył tą wtyczkę na momencik. O kurde, jakbym wyłączył wtyczkę, to o wiele lepiej wygląda, zobaczcie. No ale myślę, że to nie ma dużego znaczenia. Myślę, że wszystko i tak wiadomo, o co chodzi. No więc top 50 level tak się prezentuje. Lecimy, lecimy w dół i cyk. Teraz mamy ranking gildyjny. No tu się akurat za dużo nie zmieniło w porównaniu do tego, co na filmie. Poena top 1, Asylum top 2, Everpeace top 3. No i potem Imperium, przepraszam, Hangover i tak dalej, i tak dalej. Tak się prezentuje ranking gildyjny. No i mamy top 10 gildii z najsilniejszym, z najwyższym, przepraszam, średnim levelem. Mamy Poenę 423 level, Asylum 418, Everpeace 418, Imperium 416 i tak dalej, i tak dalej. Teraz mamy top 10 gildii z najwyższą średnią mocą, czyli po prostu tak jakby, no wiadomo, w walkach gildyjnych najsilniejszy gracze w danej gildii to jest właśnie ten power. Jeżeli chodzi o power, to tutaj Dexon mi chyba tłumaczył, chociaż już nie pamiętam, mogłem to sobie przygotować przed odcinkiem. Tak czy inaczej, Dexon mi tłumaczył, że to jest po prostu siła graczy, nie? Czyli wiadomo, no ogólne statystyki, jakieś tam średnie bronie, to, tamto, po prostu najmocniejsi gracze, power, wiadomo, o co chodzi. No i mamy Poena Capitis 39,5 tysiąca, mamy 31 tysięcy Asylum, Everpeace 28700, Imperium 27 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Mamy tak, jakieś inne statystyki, 459 graczy z levelem 400+, 285 graczy z kopalnią gemów 20+, no i mamy, jeżeli chodzi o najwięcej klas granych, jeżeli chodzi o ogólnie ilość graczy, którzy grają daną klasą, no wiadomo, o co chodzi. Jak ja mam po angielsku, to ja nie mogę dobrać słów po polsku, żeby wam to wytłumaczyć i wychodzi coś takiego. W każdym razie mamy tak, top 250 level players, czyli 413 level plus, no i w tym mamy 68 berserków, mamy 40 magów, 32 łowców demonów, 27 bardów, 25 paladynów, 21 zwiadowców, 14 zabójców, 12 wojowników i 11 druidów. No i jeżeli mamy jakieś pytania albo pomysły, co Dexon powinien dodać do tego podsumowania, można do niego pisać właśnie na Discordzie. No i tu mamy podanego jego Discorda. Wszystkie statystyki były śledzone dzięki SF Tools oraz homesyfygame.net, no tym rankingom, które ostatnio dodali na ten sklep internetowy. I tyle, powodzenia w następnym roku. Tak to się prezentuje, bardzo fajne podsumowanie. Szczerze mówiąc, dobrze by było takie podsumowanie robić z każdego serwera.
mi się na osobiście, ja nawet nie mam, nie wiem za bardzo jak to wszystko zrobić, żeby to miało ręce i nogi, musiałbym zresztą to wszystko skanować i tak dalej. W każdym razie no fajnie, że są osoby, które faktycznie takie wielkie podsumowania robią, jest to na pewno na plus, bo dużo osób to ciekawi, między innymi mnie, i można też dzięki temu urozmaicić taki odcinek jak ten, żeby wam pokazać jak ten serwer wygląda po roku, a nie jest to byle jaki serwer, dlatego że jest to serwer pierwszy europejski, zapoczątkował tą erę serwerów europejskich, wiadomo o co chodzi. Więc no fajnie, generalnie fajnie, że coś takiego powstało. Tyle ode mnie, myślę, że wszystko pokazałem, wszystko powiedziałem. Nie wiem kiedy skończymy stopować te lochy. Myślę, że jakoś do 480 levela sobie tutaj pocisnę bez klikania. No i na 480 te lochy kliknę. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. W każdym razie będziecie pewnie informowani na bieżąco, jak coś na tym paladynie się będzie działo. Jeżeli chodzi o pocztę, to czy ja mam w ogóle coś dla was zapisanego? Nie, z tego co widzę to nie. Z tego co widzę to chyba wszystko wam pokazałem, jak tam jakiś portal ubiłem i tak dalej, no bo od dłuższego czasu nic się nie działo na tym koncie, jeżeli chodzi o ubijanie lochów, tylko ewentualnie właśnie ten portal, ale to pewnie wam pokazałem w jakimś poprzednim odcinku. Dziękuję za uwagę, jeżeli macie jakieś pytania to piszcie w komentarzach, piszcie czy gracie na EU1, co sądzicie o tym serwerze, jaki macie level, jaką gracie klasą, czy gracie sumiennie przez ten cały rok, czy może mieliście jakieś przerwy, chętnie sobie poczytam. No i co, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, kciuka w górę oczywiście zostawcie, subskrypcję z dzwonem zostawcie. Dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!